Zwróciła się do mnie o złożenie wyjaśnień, mimo iż nie otworzyła rozprawy. Wyjaśniałam sprzecznie z prawem charakter aktu oskarżenia skierowanego w niniejszej sprawie przeciwko mnie. Poinformowałem o krokach prawnych. Można o sprzeczności sprawy. O sprzeczności sprawy aktu oskarżenia skierowanego przeciwko panu. Poinformowałem o krokach prawnych skierowanych w stronę prokuratury krajowej, jakie w związku z tym podjąłem, a następnie zwróciłem się z ustnym wnioskiem do SSR Uszackiej o uchylenie mojego tymczasowego aresztowania. Wniosek ten szeroko uzasadniłem, poczynając od wspomnianego złamania prawa w związku z aktem oskarżenia napisanym przez prokuratora rejonowego Tomasza. Prokurator rejonowy, wtedy jeszcze nie był zastępcą, tak jak był dzisiejszy. Napisanego przez prokuratora rejonowego Tomasza Jabłońskiego. Czy i Jankowskiego. Jankowskiego. Poprzez współpracę organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w uśmierceniu mojej matki, ja kończąc na konieczność wykonania pochówku mojej matki. Względu to jest jeszcze napisane? Mogę panu przerwać? Przepraszam. Proszę. Na konieczność wykonania pochówku mojej matki zmarłej w dniu 2016 z rodziny w Zarosie. Wydałem się tym, że jestem jedyną osobą bliską dla mojej matki oraz jedyną upoważnioną do świadczeń około pogrzebowych. Uwzględniając, iż de facto tylko ja mogę dokonać pochówku Alicji Raszkiewicz. Wcześniej SSR Uszacka wypowiedziała, to jest chyba nieformalną wojną dziennikarzom, z nieznanych mi przyczyn, odmawiając im prawa do jakiejkolwiek formy rejestracji rozprawy. Następnie pani sędzia zaczęła dostrzegać. Przepraszam, pójdę na chwileczkę, ale zostawię.
w rzeczywistości nieistniejące gesty i znaki. Gdy kończyłem argumentację mojego wniosku o uchylenie aresztu, opowiadając o sytuacji i okoliczności śmierci mojej matki, ewidentnie wzruszony głos zabrał prezes Świetlika Tomasz Ognikiewicz. Argumentował, iż będąc od wielu lat biznesmenem, chciałby, aby w polskim sądzie otrzymywanym m.in. z jego podatków obywatel był wreszcie traktowany z godnością. Dodał przy tym, iż pani sędzina sama może kiedyś, tak jak moja matka, znaleźć się w sytuacji, iż będąc w obliczu śmierci, w ciężkiej chorobie, nie będzie mogła porozmawiać z jedynym swoim dzieckiem. Dodatkowo, nie rozumiejąc przyczyn takiego stanu rzeczy, po tych słowach Tomasz Ognikiewicz ewidentnie wzruszony opuścił salę sądową. Po drodze dodając, iż pani sędzina powinna w dniu rozprawy wypuścić mnie z aresztu. SSC Brzacka stwierdziła, iż Tomasz Ognikiewicz groził jej śmiercią, co było oczywistą nieprawdą. Zwróciła się do protokolantki o zaprotokołowanie swojej wersji zdarzeń, zwróciwszy się do konwojujących jej policjantów o potwierdzenie jej słów. Gdy ci ewidentnie nie bardzo rozumieli, o co może chodzić, pani sędzina zapytała, czy mówił coś o śmierci. Policjanci potwierdzili, że nawiązywał do śmierci mojej matki, na co SSR Uszacka stwierdziła, no właśnie. Następnie SSR Uszacka wezwała przyciskiem dodatkowo policję sądową, a gdy ta przybyła, stwierdziła, iż Ognikiewicz groził jej śmiercią, czuła się zagrożona. Wówczas ja stwierdziłem, iż Wysoki Sąd kłamie i nic takiego nie miało miejsca, zaś pani sędzina nie pozwoliła dojść mi do głosu, nie pozwoliła na rozwinięcie wypowiedzi oraz nie zaprotokołowała moich słów. Protokół z dnia 20 października 2016 został celowo i świadomie sfałszowany przez SSR Uszacką podczas wokandy. W tym dniu z ust Tomasza Ognikiewicza nie padły żadne groźby skierowane w stronę SSR Uszackiej. Z tego, co mi wiadomo, Tomasz Ognikiewicz został tego dnia aresztowany na 2 tygodnie na terenie sądu przy Nowogrodzie Gdańsku, a dodatkowo SSR Uszacka wszczęła przeciwko niemu bezpodstawne postępowanie karne o groźby karalne. Podać chciałbym, że po opuszczeniu sali przez Tomasza Ognikiewicza zapomniał on zabrać ze sobą skórzanej teczki, z którą przyszedł na rozprawę, gdy dziennikarz Mirosław Sernecki chciał zabrać teczkę w celu przekazania Ognikiewiczowi. SSR Uszacka nie zgodziła się na to. Wyglądało to tak, jakby potraktowała teczkę Ognikiewicza jako zastaw, pod który być może zgłosi się Tomasz Ognikiewicz. Oceniając całokształt zachowań pani SSR Uszackiej w dniu 20 października 2016 chciałbym stwierdzić, że agresja, brak bezstronności, sfałszowanie protokołu, dostrzeganie nie mających miejsca gestów i znaków jednoznacznie przesądzają o przekaz o przekroczeniu uprawnień, nadużyciu władzy sędziowskiej oraz po prostu złamania prawa przeciw pani SSR przez panią SSR Uszacką. Na koniec chciałbym dodać, iż nie była to pierwsza ani też ostatnie zachowanie tego typu pani sędzi w trakcie prowadzenia sprawy 2K973/16. W drugim wydziale karnym SR Gdańsku. Świadkowi zadano pytanie, czy Tomasz Ognikiewicz podczas rozprawy sądowej kierował następnie słowo w stosunku do sędzi Małgorzaty Uszackiej, czy jakie słowa, jeśli nie wypuści pani tego człowieka z aresztu, to nie będzie mogła pani spać spokojnie. Czeka panią to samo, co matkę oskarżonego, wszędzie panią znajdą. Świadek odpowiedział, pierwsze zdanie z tej wypowiedzi jest zbliżone do prawdy, pozostałe słowa nigdy nie padły. Na pewno nie padły słowa, wszędzie panią znajdą, co stwierdzam z całą stanowczością. To wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Jeżeli coś mi się jeszcze przypomni, to zwrócę się do organu ścigania o uzupełnienie zeznań. Otrzymuje pan te zeznania? Tak, całe jeszcze Wysoki Sądzie. Proszę pana, w takim razie nawiązując do tej kwestii, gdzie pan sędzia
Kuszańska miała poprosić funkcjonariuszy policji o weryfikację tego, co miał powiedzieć pan Chodnikiewicz. Co funkcjonariusze dokładnie powiedzieli, bo też są z reakcją z jakimś zachowaniem. Wysoki sądzie, rozumiem. Gdyby ta sprawa odbyła się troszkę szybciej, może bym to powiedzieli bardzo, bardziej pamiętał, ale pamiętam, iż policjanci zapytani przez panią Kuszacką, czy Tomasz Chodnikiewicz, czy też czy ten pan, bo może tam nie padło nazwisko, czy ten pan mówił coś o śmierci. Policjanci, z tego co pamiętam, odpowiedzieli, no tak, mówił o śmierci jego matki. Czyli w tym sensie, że moja mama zmarła i że trzeba ją pochować. Natomiast dalszej rozmowy na ten temat nie było z tymi policjantami. Z tego co ja pamiętam, Wysoki Sądzie, to padły tylko stwierdzenia, które potwierdzały tą część prawdziwą, którą wypowiedział Tomasz właśnie, że w obliczu śmierci, że się godnie należy zachować. I ci policjanci stwierdzili, że o śmierci mojej mamy faktycznie mówił. Na co pani sędzia Małgorzata Kuszacka stwierdziła, no właśnie, nacisnęła przycisk przywołujący policję sądową, przybyli policjanci i wtedy zaczęła pani sędzia opowiadać niestworzone historie, iż czuła się zagrożona, że jej grożono śmiercią, że ja wtedy, w tym momencie, to co tam zostało zaprotokołowane, przepraszam, stwierdziłem, Wysoki Sąd kłamie. Wysoki Sąd na to się nie, jeszcze jedno słowo, na co ja odpowiedziałem, tak, będzie jeszcze nie jedno słowo w Wysoki Sądzie, bo Wysoki Sąd kłamie. I żądam zaprotokołowania moich słów. Jeśli dobrze pamiętam, to wówczas sędzia Uszacka stwierdziła, to ja decyduję o tym, co będzie w protokole. No i ja wiesz, głęboko miała rację, bo zdecydowała także o tym, iż znalazły się tam słowa, których Tomasz Chodnikiewicz nigdy nie powiedział. To Wysoki Sądzie, a propos policji sądowej, tutaj przypominam, iż w momencie, gdy policja sądowa przybyła do sali rozpraw, Tomasza Chodnikiewicza w niej nie było, pozostała tylko jedniteczka. Został odnaleziony, to ja już tego nie widziałem, w towarzystwie, tak z tego co wiem później z zeznań świadków, w towarzystwie pana Zielińskiego i został aresztowany na terenie budynku sądu. Jakieś pytania do świadka? Dziękuję bardzo. Jeżeli mi jeszcze będzie wolno, to jak Wysoki Sąd pozwoli jedno zdanie, to chciałbym powiedzieć, że autor konfabulacji prawnej, którą nazwał sam odważnie aktem oskarżenia, pan prokurator Tomasz Jankowski z Nagrody od Układu Gdańskiego dostał awans. Jest dzisiaj zastępcą prokuratora rejonowego w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Rzeszcz, tej słynnej, choćby z Amber. Tak, to wszystko. To wszystko. Dziękuję pięknie.